Trzeba szybko poszatkować oddziały Fersena, zanim dojdzie do połączenia z wojskami generała Suworowa. Fersen jest w pułapce. Z tyłu Wisła, już bez mostów bogowie śniacy na opał rozebrali, a z przodu my. Ale bez dywizji Adama Ponińskiego nie damy rady. Daj Boże, nadejdzie na czas. Myślisz, że wygramy? Wojska Moskala w czwórnasób silniejsze. A jak było w Ameryce? 7 lat patrzyłem, jak prosty chłop idzie w obronie swojej ojczyzny i doczekał końca zwycięskiej wojny. Wiesz ty, jaka to była inspiracja dla Polaka widzieć triumf słabe uszy nad potężnym imperium? I my możemy pokonać wrogie potęgi z Moskalami na czele. Tyle razy mówiłem, że Polacy idąc wszyscy razem, choćby tylko z kosą w ręku, mogą się wybić spod obcego jarzma. O, ty wiemy, gdzie stoją oddziały sukinsyna Ponińskiego. Nie zdążysz, bratku, polecieć Kościuszce na pomoc. Twojego kuriera schwytali kozacy. Wzięty na tortury wszystko ładnie wyśpiewał. Rozpoczynamy bitwę. O świcie! Kościuszko nie miał wyboru. Musiał przyjąć bitwę. Polskie armaty, którymi początkowo kierował, dokonywały spustoszenia w rosyjskich szeregach. Jednak bez pomocy dywizji Ponińskiego Polacy wygrać nie mogli. Brakowało amunicji. Krzyknął więc do kosynierów pułkownik Jan Krzycki. Dzieci! Krakusi dzielne! Kosyniery! Za mną! Po chwili padł trupem, trafiony granatem w głowę, a Niemcewicz ranny. Kula przeszyła prawą rękę powyżej łokcia. Tryska krew, szabla wypada mu z ręki. Wróg chwyta konia za uzdę, bierze Ursyna do niewoli. Kozacy biją go knutami. Na polu bitwy sytuacja coraz gorsza. W polskich szeregach popłoch. Kościuszko próbował zawrócić uciekających, ale porwała go fala jeźdźców pędzących przez bagnistą łąkę. Dopadli ich Rosjanie. Kościuszko nie miał szans na ucieczkę, bo miał słabego konia. 3 poprzednie stracił w czasie walki. Poddaj się! Krzyknął kozak Potopin. Lancą zadał mu ranę w lewy bok. Poddaj się! Lepiej zginąć, niż da się pojąć. Pomyślał Kościuszko i włożył pistolet w usta. Pociągnął za cyngiel, ale broń nie wypaliła. Potopin uderzył lancą powtórnie. Koń wspiął się na tylne nogi i rzucił w bok. Kościuszko przeleciał przez konia i aż po ramię wpadł w grzęzawisko. Bezbronnego Kościuszkę wróg ciął pałaszem w głowę. Omal czaszki nie rozwalił. Zobaczył to ranny Polak. Poderwał się i krzyknął: Nie zabijaj! To Kościuszko! Kościuszko leżał jak na marach. Wokół niego ziemia zasłana ciałami poległych rodaków, piersi otwarte bagnetami, strach i rozpacz malująca się na martwych twarzach. Pole bitwy zamieniło się w goły żer dla kruków. Niemcewicz, na pół przytomny, zrywa się, nasłuchuje. Wraz z generałami wpada na ganek. Tu Moskale wnoszą człowieka pchniętego włócznią w bok, z ranami na głowie, broczącymi spod włosów. Jak spod cierniowej korony. Zaszlochał, zachwiał się i runął piersią na te mary. Nad ranem Kościuszko ocknął się jakby z letargu, błędnym okiem wodził w koło. Z udręczonej piersi wyrwał się szloch. Gdzie ja jestem? Jesteś ranny? My w ruskiej niewoli. Przestrzelili mi rękę. A, nic to. Będę się tobą opiekować. Nie opuszczę cię. Jakże jestem szczęśliwy. Mam nieszczęście, że mam takiego przyjaciela. To
Powstanie upadło. Tak. I co dalej? Co dalej? Kiełkowanie. W każdej porażce znajdzie się nasionko zwycięstwa. To kiełkowanie ile wiosen potrwa? Może 124? Tak jest ciebie prorok. Cisza tam! Nie gawariet! Formuje się potężny konwój. Generał Fersen w sześciokonnym zaprzęgu w zrabowanej karecie. Za nim Kościuszko z chirurgiem w małym powozie, generałowie Sierakowski, Kniaziewicz i Kamiński oraz Niemcewicz i Fischer w wielkiej karecie. Za powozami tłum polskich jeńców. A gdzieś te grunta i domy? Gdzieżeż to szczęśliwe życie, któreście nam obiecali? Na Sybirze je znajdziemy, tak? Setki wozów załadowanych łupem oraz stada bydła. Za wozami 2000 rosyjskich żołnierzy do pilnowania jeńców oraz łupów. Pojawili się przybysze z Warszawy. Czarnoskóry kamerdyner Lapierre zwany Domingo, kucharz Kościuszki Jean oraz sługa Niemcewicza Franciszek. Lapierre pada na kolana i prezentuje zawartość kufra. Och, panie naczelniku! Domingo zabrał wszystko, co najlepsze. Tabakierka, kożuch barana, surduty, żupan, fraki, szlafroki, czapki, szlafmice, spodnie 20 pary, kalesony 23 pary, buty wysoki 5 pary, trzewiki 3 pary, poduszki dużo, kodra zimowy, mapa polska, no i powóz. Nie do wiary, Domingo. Naprawdę pomyślałeś o wszystkim, nawet o pończochach jedwabnych i niecianych. Starczy mi na dożywocie w tiurmie. Tylko jeszcze nie wiadomo, do której tiurmy nas wiozą. Na rozkaz Fersena przeszukano bagaże, szukano bibuły. Ursyn, oprócz skórzanej walizy z garderobą, dostał niepozorny tłumoczek, który zawiera papiery. Fersen przegląda zawartość. Kazania sejmowe. O, Biblia Targowicka. I pisma krytykujące naród rosyjski. Paszkwile na monarchinię mężobójczynię. I jej karykatury. Elegia na drugi rozbór Polski. I list do zdrajców targowickich. Zarekwirować! Zarekwirować! Fersen dostaje rozkaz, aby dołączyć do wojsk Suworowa i wspólnie uderzyć na Warszawę. Kontrolę nad polskim konwojem obejmuje generał Aleksiej Chruszczew. To on kijem sprasza okoliczną szlachtę, aby na własne oczy obejrzała pojmanego wodza. Kursowała bowiem pogłoska, że konwój wiezie fałszywego naczelnika, że ten prawdziwy uciekł i gromadzi polskie wojsko. Dla Kościuszki te prezentacje były poniżające. Niemcewicz syczał z pogardą. Dotychczas to człowiek pokazywał dzikiego zwierza. Pierwszy raz widzę, jak bydle pokazuje człowieka. Chruszczew zachęca Niemcewicza do spotkania z księżną Januszową Sanguszkową. Magnatka chciała pozyskać względy Chruszczewa, aby uchronić swoje majątki przed rabunkiem Moskali. Przyszła więc namawiać rodaków do zdrady. Niechaj się wasz mości ukorzą, wyjawią wszystko, co wiedzą i wydadzą zdrajców, a spłynie na nich łaska wszechmocnej imperatorowej. Rewolucja nasza nie ma tajemnic, a sprawcami jej byli wiadomo kto. Sama caryca, rozbiór Polski, niedola, gwałt i ucisk.
Byli dobrzy obywatele, co nas hojnie wspierali, ale ani więzienie, ani śmierć nie przymuszą mnie do wyjawienia ich imion. Żegnam. Ubolewam nad zaciętością wobec pana. Przez kilka godzin trzymali jeńców w oberży. Potem ich zamknęli w powozach. Dzwonki z dyszla zdjęli, by nie przyciągać niczyjej uwagi. Konwój wśliznął się do Petersburga w labirynt ciemnych ulic. Były to chwile pełne grozy. Około 9 wieczorem dojrzeli kilka postaci w wilczurach i kosmatych czapach z nausznikami. Jakieś mocarne łapska ujęły Kościuszkę pod ramiona i poniosły w kierunku Newy. Słychać było trzask łamiącej się kry. Posadzili go w krytej łodzi, zaterkotały wiosła, łódź wymijając kry zaczęła oddalać się od brzegu. Niemcewicz, przelękniony, płynął w drugiej łodzi. Jakiż los mnie tu czeka? Chcą mnie w zimną topiel wrzucić? Poprowadzono ich do obszernej bramy i dalej na oświetlone schody. Kościuszkę wniesiono po schodach do małego gabinetu, gdzie mógł chwilę odpocząć. Niemcewicza i Fischera, rozczochranych, odzianych w nędzne paletka, pozostawiono na pastwę ciekawości gapiów. Po pół godzinie pojawił się osobnik obwieszony orderami. Był to Samoilow, prokurator generalny, faworyt carycy. W jakim charakterze byliście przy generale Kościuszko? W charakterze przyjaciela i oficera ochotnika. Odpowiedział Niemcewicz z ręką na temblaku i dodał. Przykro mi się prezentować waszmości w takim zaniedbanym stroju. To nie jest czas na maniery. Odrzekł Samoilow złośliwie i kazał tych dwóch wyprowadzić. A sam poszedł do Kościuszki. Ten zapytał. Gdzie są moi towarzysze? Spokojnie. Właśnie zajmują swoje komnaty. Odpowiedział Samoilow ironicznie. Nie komnaty, a kazamaty. Jutro się dowiedzą, że caryca skazała ich na dożywocie. Cargo srogiemi obciążył okowy i do czarnego wtrącił więzienia. Nigdy tam ludzki głos nie doszedł mowy, ni lube światło dziennego promienia. Ze względu na stan zdrowia Kościuszki, caryca przydzieliła mu dwie izby w domu komendanta twierdzy. Planowała rychłe przesłuchanie jeńców. Chciwa, despotyczna Katarzyna była bezwzględna w stosunku do Polski. Pragnęła usunąć z niej elementy konspiracyjne. Chciała zdemaskować liderów powstania, wytropić ich związki z Francją i Prusami. Chętnie zdobędzie dowody przeciwko Czartoryskim. Wtedy będzie konfiskować ich majątki. Wszak jej kochankowie i faworyci stali w kolejce po polskie pałace. Instruowała więc Samoilowa, o co pytać. O czym Kościuszko rozmawiał z księżną i księciem Czartoryskimi w Sieniawie? Czy miał ich moralne i materialne poparcie? Czy to prawda, że księżna obiecywała mu rękę swojej córki, jeśli wygra powstanie? Ile pieniędzy dostał od pani Kosakowskiej? Jakie były układy Kościuszki Potockiego i Kołątaja z dworem saskim? Czy dwór wiedział o powstańczych planach? Samoilow każe pisać zeznania. Chory pisał przez tydzień, z trudem i wstrętem, ale pisał odważnie. Przyznał, że planował traktat z Francją lub Turcją przeciwko Rosji. Słowa to pełne godności i odwagi wobec siepaczy gotowych na skinienie Samoilowa. Przy niezagojonych ranach był to nowy objaw mocy charakteru. Samoilow zapytał, co Kościuszko robił w Paryżu rok temu.
Kościuszkę zatkało. Przecież nie przyzna się do najtajniejszych rokowań z Robespierrem w sprawie pomocy Francji dla powstania. Jedynym wtajemniczonym w rokowania był Piotr Maleszewski. Tu Samojłow pokazał własnoręczną notatkę zdrajcy. Więc Maleszewski zdradził? Zachwiała się wiara Kościuszki w ludzi. W swoim raporcie Titow pisze: sytuacja poważna. Mam duże obawy o życie Kościuszki. Niemcewicz przebywał pod strażą kaprala i czterech żołdaków. Ci, obwinięci szubami, spali na podłodze wokół niego, broń trzymając przy sobie. Przy drzwiach czuwał strażnik z nabitym muszkietem. Pojawił się prokurator Samojłow. Radził jeńcowi być szczerym. Za szczerość obiecywał wolność, honory, stanowiska. A jak nie, to okrutne tortury. Kazał napisać zeznania. I to w ciągu jednej nocy. Niemcewicz musiał pisać lewą ręką, bo prawą miał na tym blaku. Wigilię Bożego Narodzenia spędził Kościuszko w udręczeniu, studiując gazety, które mu łaskawie podsunięto. Wybrane artykuły, te tragiczne, o rzezi Pragi i zgnieceniu powstania. Zaszło słońce w krwawe morze. Błysnął bagnet. Błysły noże. Suworowa pałasz nagi błysnął hasłem na rzeź Pragi. W każdym domu trupy leżą, pluszczą progi krwią ich świeżą. Po ulicach krwi się fala, aż ku Wiśle gdzieś przewala. Jeszcze nie syt Moskal srogi wydał hasło do pożogi. Staje Praga w ogniach cała, pożar na jej dachach pała. W żadnej ludzkiej świata mowie mąk tych słowo nie wypowie. I nikt nie ma dość odwagi, by opisać tę rzeź Pragi. Dym ją zgliszcza i krew dymi, w jeden mordus tos olbrzymi, a przez trupy do Warszawy sam Suworow wchodzi krwawy. Suworowie, póki żyjesz, krwi tej z rąk twych nie obmyjesz. Imię będziesz miał u świata nie żołnierza, ale kata. W kołach towarzyskich, w zgromadzeniach familijnych, w całej Polsce powtarzano z płaczem: nie ma Kościuszki. Kilku chorych uległo porażającej febrze, kilku popadło w szaleństwo. Na ulicach spotykano takich, którzy załamywali ręce, uderzali głową o mur i powtarzali z rozpaczą: nie ma Kościuszki. Pan Kościuszko od rana siedzi do wieczora w jednym miejscu, boleśnie zadumany. W Sylwestra Kościuszko dostał takiego bólu głowy, że stracił przytomność. Gdy doszedł do siebie, musiał odpowiadać na kolejną serię pytań carycy. Wykazał zręczność i głęboko obmyślaną taktykę. Nawet Samojłow był mile zaskoczony. Kościuszko wcale nie jest taki głupi, jak mi się wcześniej zdawało. O
O północy Niemcewicz usłyszał skrzypienie powozu. Jacyś ludzie wchodzili z hałasem. Do cel wnoszono kufry i tłumoki. Okazało się nazajutrz, że przywieziono kolejnych liderów powstania, aresztowanych już po zdławieniu insurekcji. Tuż za celą Niemcewicza ulokowano Andrzeja Kapostasa. Wątły, załamany, wył przeraźliwie w swojej celi, dostawał napadów epilepsji. Gdzieś dalej był szef Kiliński. W niewoli najbardziej mu doskwierał brak kobiety. Miotał przekleństwa na carycę, która, jak wiadomo, słynęła ze swych niezaspokojonych chuci. W święta ubierał się paradnie, w żupan, kontusz i pas nabijany złotem i pod okiem zdziwionych oprawców szedł z pompą do klozetu. Niemcewicz źle znosił samotność. Po jakimś czasie dali mu na wychowanie burego kota. Nie pomogło. Chudł, tracił siły, cierpiał na roztrój żołądka i zawroty głowy. Brodę miał coraz dłuższą, przeszkadzała jeść, ale nie pozwalali zgolić. Życie mu zbrzydło i chce się głodem zamorzyć. Jest bardzo osłabiony, skurczył w sobie wnętrzności, chyba niedługo umrze. 31 maja nastąpiło pogorszenie. Chory jęczał w malignie. Męczyły go straszne kolki. W 2 tygodnie później caryca poinstruowała swego nadwornego lekarza, doktora Rogersona. Grisza, śmierć Kostiuszki nie leży w interesie caratu. Zrób coś, żeby jeszcze trochę pożył. Rogerson zbadał Kościuszkę i orzekł, że jest w bardzo niebezpiecznym stanie. Stwierdzy, przenoszą go do Pałacu Marmurowego. Usługuje mu wygalowana służba, wozi w fotelu na kółkach. Ale Kościuszko nadal z twarzą znękaną, głową poobwijaną, leży nieruchomo na szezlongu. Myślami wraca do Maciejowic. Analizuje klęskę. Dręczą go myśli o towarzyszach, którzy wegetują w tundrach Sybiru. Pojawia się lapier z tacą, na niej waza oraz stos książek. Masta, ciepły rosołek, pomasuje serce oraz brzucho. Nie? To ja bardzo chętnie poczytam dla pana generał. Takie fajne romanse francuskie. Kochany Domingo, to ty czytaj o Paryżu, a ja będę rysował Siechnowiskie pola. Błogosławcie rycerza, który własną zgubą nie dał wam zginąć z wstydem, a że was obronił. Zginęła Polska, lecz ją od hańby uchronił. Wobec ciebie, naczelniku, jak z rodzinnej pieśni. Wobec ciebie, Tadeuszu, jesteśmy. Wobec ciebie, naczelniku, jak z Bogu rodzicy. Wobec ciebie, Tadeuszu. Na dworze pojawił się młody król szwedzki Gustaw IV. Zamarzyło się bowiem carycy Katarzynie, żeby wydać za niego swoją wnuczkę. Liczyła na to, że taki mariaż rozwiąże wiele trudnych problemów politycznych. 18-letni Gustaw, czarujący i dowcipny, spodobał się Katarzynie. Ale jeszcze bardziej spodobał się 13-letniej Aleksandrze. Miłość od pierwszego wejrzenia. W ferworze negocjacji zapomniano o kwestii religii. Datę zaręczyn wyznaczono na 11 września. Przed wieczornym balem Gustaw w obecności carycy i całej jej rodziny zaczął czytać dokument. Nagle zdumiał się na widok klauzuli, która przyszłej królowej luterańskiego narodu dawała prawo zachowania wiary prawosławnej. Rzucił dokumentem o ziemię. Zastawiono na mnie pułapkę? Moja ręka tego nie podpisze. Caryca próbowała żartem i dobrocią. Ależ skoro oświadczyłeś się Aleksandrze jako osobie prawosławnej, to znaczy, że akceptujesz jej wyznanie, a zatem nie musi go zmieniać. Mowy nie ma, żeby Szwecja miała prawosławną królową. Caryca spojrzała na niego zimno i opuściła salę. Mały król małego państwa. Będzie tutaj fochy stroił. Obraza majestatu. Nagle zachwiała się.
dostała udaru. To był pierwszy atak. Gustaw wraz ze świtą ruszył w drogę powrotną do Sztokholmu. Mijając twierdzę Wyborg, rozmyślał o tym, co wydarzyło się tutaj zaledwie 6 lat temu. Jego ojciec, król Gustaw III, kierował tu wielką bitwą morską. Planował zdobyć Petersburg, a zachłanną Katarzynę odsunąć od władzy. Bitwę przegrał. Młody król wrócił do Sztokholmu, nawet nie przeczuwając, że spowoduje upadek carycy. Nic tymczasem nie zakłócało monotonii jenieckiego życia. Kolejne dni bez zmian. Myślałby kto, że już nic się nie wydarzy aż do skończenia świata. A jednak... Carowa jak zwykle spędziła noc w łóżku z Płatonem Zubowym. Rano wypiła 2 filiżanki kawy, pożartowała z garderobianą, po czym zniknęła. Około 8 zeszli się ministrowie. Czekali godzinę. Pokojowy Zotow myślał, że carowa spaceruje po zimowym ogrodzie. Zaczął jej szukać między jaśminami i pomarańczami. Na koniec otwiera drzwi do toalety i wydaje przeraźliwy krzyk. Zlatują się ministrowie. Przebóg, co za widowisko. Monarchini połowy świata, wywrócona na wznak na stolcu, zagięta spódnica odkrywa ten niezmierny zadokręg, którym wszyscy mocarze świata siedzą na tronach. W ciągu godziny pojawił się Rogerson, który stwierdził wylew krwi do mózgu. Carewicz Paweł szybko wrócił z Gatczyna. Odszukał i natychmiast zniszczył dokument, w którym caryca na następcę mianowała swego wnuka Aleksandra. Następnego dnia wieczorem zmarła. Znienawidzony syn w ciągu 2 godzin został zaprzysiężony jako car Paweł I. W natłoku przygotowań do pogrzebu car sprawą polskich jeńców mógł się zająć dopiero 26 listopada. Pragnął rozwiązać ją w duchu pojednawczym. I tak oto, otoczony generalską świtą, przyjechał z carewiczem Aleksandrem do Pałacu Marmurowego, aby złożyć Kościuszce wizytę. Najpierwszym mej władzy obowiązkiem było udarować cię z wolnością. Kościuszko był tak zmieszany, że nie mógł słowa wypowiedzieć. Car siadł przy nim na kanapie i rozmawiał z dużą łagodnością. Ubolewałem zawsze nad losem waszmości, ale za rządów mojej matki nic pomóc nie mogłem. Wiem, żeś był srodze prześladowany, ale pod jej panowaniem wszyscy poczciwi ludzie prześladowani byli. Ja pierwszy. Najjaśniejszy panie, ja nie nad losem własnym, ale nad losem ojczyzny mojej ubolewam. Zapomnij waść o ojczyźnie. Obym raczej ja był zapomniany, a ojczyzna moja wonna była. Upadło państw wiele. Tak, ale upadek Polski nie ma podobnego przykładu. Gdybyś wasza imperatorska mość mógł być świadkiem tylu cnót, tylu patriotyzmów, których Polacy niepospolite dowody dali w czasie ostatniego powstania. Wiem, jak starano się fałszywe i najgorsze dać waszej imperatorskiej mości wyobrażenie o narodzie naszym. Wystawiono go jak hordę łotrów niespokojnych. Nieprawda to. I oto co? Cnotliwy i powszechny zapał do ulepszenia losu ojczyzny, do wydobycia się z ucisku i nieładu buntem nazwano? Lud w kazamaty popędzono? Paweł I, obróciwszy się do swoich generałów, rzekł: patrzcie, co za żywość. Daruj, najjaśniejszy panie. Może się za bardzo uniósł. Nie, mówiłeś prosto do serca mego, ale teraz proszę nie myśl o niczym więcej, jak tylko o zdrowiu swoim. Dałem już rozkazy, aby waszmości na niczym nie zbywało. Jeśli masz co żądać, mów śmiało i zwierz się jako przyjacielowi, bo jestem prawdziwym przyjacielem i chcę, byś wzajemnie był moim. W dowód przyjaźni przyjmij ode mnie tę szablę. Jaśnie, panie, no cóż mi szabla, skoro nie mam ojczyzny, której mogłem bronić. Ale mam ojczyznę przybraną. Chciałem prosić o pozwolenie na wyjazd do Ameryki. Masz, generale, moje pozwolenie, takoż i obietnicę wszelakiej pomocy na daleką drogę. Bądź zdrów i kochaj mnie. Powiedział car, całując Kościuszkę w czoło i ściskając za ręce. Z uznaniem odezwał się do carewicza i generałów.
Oto człowiek poczciwy i rzadki. Ja w nim nie widzę głupca. To waleczny przywódca upadłego narodu, skrzywdzony przez los i przez moją matkę. Zatrudnieni na dworze carskim targowiczanie bali się, że nowy car zacznie polskich patriotów obsypywać łaskami. Marszałek dworu Wielchorski i szambelan Iliński zaczęli intrygować w czasie obiadu z carem. Jak osłodzić Kościuszce pozostałe lata życia? Trzeba go, najjaśniejszy panie, obsypać darowiznami. Na początek dać mu 1000 dusz i może 12 000 rubli srebrnych. Jak przyjmie, to straci wiele szacunku i popularności w narodzie. Kościuszko schorowany, niezdolny do przywództwa, niech sobie wyrusza na koniec świata. Ale innych nie uwalniać. Niemcewicza? Nie. Ignacego Płotockiego? Broń Boże! 1000 zesłanych? Nie. Bo to jest niebezpieczeństwo wzniecenia powstania. Ja chcę problem Polski rozwiązać ugodowo. To może w imię rosyjskiej racji stanu niech Kościuszko i inni złożą przysięgę wierności imperatorowi. Brawo! To podetnie wiarygodność Kościuszki w narodzie. Wieczorem Wielchorski pojawił się u Kościuszki. Jest taka propozycja. Złóż przysięgę wiernopoddańczą, a w nagrodę car uwolni 12 000 uwięzionych żołnierzy insurrekcji. Kościuszko postanowił natychmiast naradzić się z marszałkiem Ignacym Potockim. Car jest dwulicowy. Zdawało mi się, że jest ze mną szczery. Tu niby daje wolność, a tu każe za nią płacić. Na to stary, schorowany Potocki. Głowę daje. Ta przysięga to diabelski pomysł naszych targowiczan. Trudno. Nie czas na negocjacje. Złóż przysięgę. A 1000 rodaków wybawisz od zatracenia. Pomyśl tylko. Twoja ofiara może oznaczać powrót 12 000 par rąk do kraju. A te podniosą zrujnowaną ojczyznę. Tymczasem Niemcewicz nadal nie wiedział, co się wydarzyło. Dopiero 27 listopada inspektor Makarow przyniósł mu wraz z kolacją dobrą wiadomość. Makarow był wesoły i podchmielony. W kuchni u generała Kościuszki wesoło. Mówili, że car odwiedza generała i że ma was wszystkich uwolnić. W dzień później tenże Makarow wpada do celi, zjajany siada na łóżku Niemcewicza, z kieszeni wyciąga dokument i mówi: Panoczku, car was uwolnił! Tu objął Polaka i pogratulował. Jedziemy do miasta, ale najpierw trzeba zgolić brodę. Zgoloną brodę Niemcewicz wsadził do kieszeni na pamiątkę. Wyszli z fortecy, wsiedli w sanie. Wieczorem w obecności Samojłowa grupa Polaków składała przysięgę wiernopoddańczą. Kościuszko w swej duszy stoczył straszną walkę, straszniejszą niż bitwa maciejowicka. Naród powierzył mu władzę rozleglejszą i godność większą niż majestat królewski. Miałże te niezbywalne klejnoty narodowe złożyć u stóp obcego monarchy i przyjąć niewolnicze poddaństwo? Ja, niżej podpisany Tadeusz Kościuszko, obiecuję i przysięgam przed wszechmocnym Bogiem na świętej Jego Ewangelii, iż powinienem i chcę być poddany wiernym i posłusznym Jego imperatorskiemu majestatowi.
Nigdy nikomu się potem nie skarżył, jak wielką ofiarę spełnił dla zwyciężonych ziomków. Z jego męczeńskiej postaci promieniował urok spełnionej ofiary. Kościuszko pojechał na audiencję do cara, któremu przedstawił listę jeńców podlegających zwolnieniu. Carska amnestia objęła nie 12, ale aż 20 tysięcy Polaków. Uwolniono bowiem nie tylko żołnierzy insurekcji, ale też patriotów wcześniej zesłanych na Sybir. W pałacowej celi pojawia się Niemcewicz. Kościuszko leży na kanapie, głos zgaszony. Jąka się, jest przerażony, pokazuje na migi, że ich podsłuchują. Niemcewicz przyklęka obok przyjaciela, obejmuje go. Wiem, żeś wiele ucierpiał, ale teraz musisz się poświęcić, żeby ze mną do Ameryki pojechać. O, znasz moje przywiązanie do ciebie, ale po tylu cierpieniach od rodziny oddalony chciałbym teraz ojcu paść do stóp. Ojczyste progi odwiedzić. Planuję wyjechać za tydzień. Widzisz, w jakim stanie jestem? Czy mogę sam w tak daleką puszczać się drogę? Nie opuszczę cię. Polakom nakazano wziąć udział w ceremoniach żałobnych. Niemcewicz wzbraniał się przed podejściem do katafalku, by nie ucałować ręki carycy, ręki, która zabiła jego ojczyznę. Na paradnym łożu wznoszącym się na 12 stopniach widzieć można było martwe ostatki. Marność wszelkich wielkości. Słowem, przed kilku dniami panią piątej części okręgu ziemskiego, dziś pastwa robaków. Brzuch jej był wzdęty, iż twarz jej zasłaniał. Miała na sobie tułub moskiewski, aksamitny zielony, podszyty sobolami, haftowany bogato. Mnóstwo koron, bereł, kul świata, orderów rozłożone było po stopniach katafalku. Do pałacu zimowego przywieziono Kościuszkę karetą. Potem posadzono na fotelu na kółkach i wieziono przez długi ciąg sal pałacu. Car Paweł wraz z całą rodziną przyjął gościa w sypialni. Carowa podarowała Kościuszce piękny warsztat tokarski i inne prezenty. Carewicze prosili o częste listy. Sam car dał Kościuszce 12 tysięcy rubli, wielką karetę umyślnie zbudowaną do leżenia, kuchnię polową, bieliznę stołową oraz sobolowe futro. Nie ma w dziejach Rosji przykładu, aby car tyloma łaskami zaszczycił zwyciężonego nieprzyjaciela. Car przydzielił też kilkuosobową eskortę, która miała odprowadzić podróżnych do Sztokholmu. Razem z Kościuszką podróżują jego wierny przyjaciel, adiutant, dziś w roli kwatermistrza, Julian Ursyn Niemcewicz, muzycznie utalentowany oficer Libiszewski, wesoły osiłek, który będzie nosił chorego naczelnika, przystojny czarnoskóry kamerdyner Lapierre i kucharz Jean. Czeka ich 6 miesięcy jazdy i żeglugi przez Finlandię, Szwecję i Anglię, zanim z Brystolu odpłyną do Filadelfii. Kościuszko z Niemcewiczem po raz pierwszy od 26 miesięcy widzą się bez świadków. W zaciszu wytwornego pudła mogą teraz bezpiecznie porozmawiać. Obfite śniegi spowalniały podróż. Kareta była wygodna, ale wielka i ciężka. Ciągnęło ją 12 koni. Pierwszego dnia daleko nie zajechali. Straszliwe zimno, zaspy śniegu, złamany dyszel. Coś okropnego podróżować w grudniu. Zakładasz suknię na suknię, futro na futro. Stajesz się ciężki i nieruchawy jak kloc. Pakujesz się do pojazdu, ledwie oddychasz, a futro przylepia ci się do gęby.
Pojazd się zatrzymuje. Droga zasypana śniegiem na wysokość ponad 2 metrów. Wysiadają, toną w śniegu. Poślijcie na wieś posilne konie. Niech wyciągną nas z przepaści. Te pocztylionowe habety są do niczego. Która to godzina? 9? I znów zmarnowaliśmy 4 godziny. Ładne tempo. Podróżni mijają Frederikshamn. Zbliżają się do rzeki Kymeny, która oddziela rosyjską strefę Finlandii od szwedzkiej. Z jakim wzruszeniem ujrzeliśmy się na ziemi szwedzkiej. Nasze więzy z Rosją były już niby zerwane, aleśmy jeszcze ciągnęli za sobą resztki łańcucha. Teraz poczuliśmy, że ostatnie jego ogniwa zostały po tamtej stronie rzeki. Uściskaliśmy się ze łzami w oczach. Przed południem docierają do Abo, ówczesnej stolicy Finlandii. Dostają pokoje w słynnym zajeździe u Saipela, nieopodal zabytkowej katedry. Rozpoczyna się nieprzerwane pasmo hołdów i czci okazywanej naczelnikowi. Miejscowi muzycy organizują koncert powitalny. Pięknie ich wita lokalna gazeta. W innej gazecie entuzjastyczna relacja z koncertu pożegnalnego. Lokalni studenci przynieśli kościuszkę do sali koncertowej, po koncercie odnieśli do jego apartamentu, po czym do późna w nocy śpiewali pod jego oknem. Podróżni zatrzymują się na nocleg u sympatycznej rodziny rybaków na archipelagu Åland. W chacie nietypowa sypialnia, 3-piętrowe prycze. Rybacy łatają sieci, a Libiszewski koncertuje pod pryczami. Zmęczony drogą rzucił się na łóżko. Tam rozwalony, prawie rozebrany, wziął skrzypce i wyprawił nam szczególne widowisko. Człowiek grający w łóżku kontradanse i kozaki. Dziwna postać i ruchy naszego muzykanta, śmieszne wykrzywianie twarzy, wesołość granych tańców wywołały głośne śmiechy. Śmiano się, dopóki sen nie zmorzył skrzypiciela. Trwa podróż przez skuty lodem archipelag. Kareta rozebrana na części. Koła na pierwszych sankach, pudło karety na drugich. Pasażerowie jadą w odkrytych saniach. Tylko nad kościuszką rozciągnięto baldachim z dywanu. Karawany prowadzą przewodnicy z bosakami, badając grubość lodu. Kucharz kościuszki krzyczy z przerażeniem. Ach, panie generale, ten lód jest niewiele grubszy od kotleta. Potopimy się. W miasteczku Ekerö czeka ich przykra wiadomość. Na morzu kra i wielkie szyby lodu, wiatr przeciwny, podróż niepodobna. W Ekerö przyjdzie im spędzić 11 dni. W czasie wyprawy na pocztę Niemcewicz ma okazję podziwiać nowość technologiczną. Optyczny telegraf. Co to za genialny wynalazek? Co to za cud? Co to za przyjemność, żeby swoje słowa przesyłać powietrzem z szybkością myśli? Z poczty poszedł pan Ursyn do lasu. Śniegu było tyle, że szedł po gałęziach. W pewnym momencie zapadł się w otchłań pod zaskorupiały śnieg. W ciężkich butach i grubym futrze zapadał się coraz dalej, krzycząc rozpaczliwie. Gdy już stracił siły, nadszedł ratunek. Wyciągnął go, idący za nim, anioł stróż, major Udom. Śnieg zasypał całą chatę. Miejscowi musieli im żywność spuszczać przez komin. Smaczne jarząbki i białe zające. 22 stycznia przyszła odwilż. Major Udom wbiegł rano z okrzykiem: Szybko! Pakować się na statek!
Kościuszko wsiadł w jedne sanie, kuchnię i cały majdan pomieszczono na trzech innych saniach. Ale co zrobić z karetą? Kareta za duża, statek za mały. Przez kilka dni przedzierali się tym stateczkiem przez góry lodowe. Kościuszko stał się sensacją dnia. Witany był jako triumfator, bohater, męczennik narodowy. Popularność gościa była wielka. Miejscowa ludność starała się ograniczyć ruch pojazdów w rejonie hotelu, by odgłosy kopyt i kół na bruku nie przeszkadzały mu w odpoczynku. Wielu gości przybywało na piechotę. Po skończeniu swej misji carska eskorta ruszyła w drogę powrotną do Petersburga. Majorowi Udomowi Kościuszko dał w prezencie zegarek. Przyszedł też czas pożegnać się z Lapierem. Domingo, trzeba teraz pomyśleć o przyszłości. Czy chcesz jechać ze mną do Ameryki? O no, sir. Ja spędził 13 lat w Europie. Ja Europejczyk. Ja mówić tyle języki. Ja chcę do Polski. Tam robić karierę. W Ameryka nie. Decyduj. Jeśli taka twoja wola, jedź do Polski. Dam ci rekomendacje do księcia Dominika Radziwiłła. Tuszę, że się ochoczo tobą zaopiekuje. Pamiętaj, kochaj Polskę. Młody król Gustaw IV, który nie tak dawno temu zerwał zaręczyny z wnuczką carycy, miał wielką ochotę spotkać się z Kościuszką. Zaprosił go na zamek. Generał odmówił, bowiem taka wizyta mogła być potraktowana jako antyrosyjska manifestacja. Król zaproponował więc tajne spotkanie w prywatnej posiadłości, ale i na to generał nie przystał. U Kościuszki przesiadywali również malarze. Na różnych etapach podróży powstawały wizerunki człowieka na szeslągu. Pierwszy powstał w Sztokholmie. Tu Kościuszkę odwiedził nadworny sztycharz Johann Friedrich Martin. Za dużo gości, za mało czasu na czytanie. A tu tyle wieści na temat naszej kochanej ojczyzny. Ursynie, serce mi rośnie. Konspiracja na całego, na emigracji powstają legiony polskie. Słuchaj, potrzebny mi kontakt z Paryżem. Może ten holenderski dyplomata, co nas wczoraj odwiedził, pomoże nawiązać korespondencję z dyrektoriatem. Albo i samym Napoleonem. Pomoże, pomoże. A póki co rozejrzy się, czy jakiś okręt nie płynie do Francji. Mały port, duża kra. Łatwiej będzie coś znaleźć w Göteborgu. To my do Ameryki już nie płyniemy? Nadzór carskiego ambasadora, brak prywatności, niemożność tajemnego prowadzenia korespondencji z Francją sprawiły, że Kościuszko chciał jak najszybciej opuścić stolicę Szwecji. Wyjechał z niej 23 lutego dyliżansem pocztowym, udając się do Göteborga. Goście dostali lokum u dowódcy garnizonu pułkownika Andersa Leonarda Treffenberga. Tu lokalni muzycy często organizowali koncerty. Göteborg było miastem zamożnym, panowała w nim moda na biesiadowanie, w tym na tęgie picie. Pewnego dnia majętny kupiec winny, pan Smith, zaprosił Niemcewicza do swych piwnic. Weszliśmy w ogromne podziemne sklepienie, gdzie mnóstwo okseftów różnego wina stało szeregiem i wznosiło się aż do pułapu. Chciał gospodarz, abym pokosztował co lepsze, lecz gdy tak kosztuję od dobrych, lepszych, wybornych, aż do nieporównanych, tak się nam zakręciło w głowach, że wsparłszy je na beczkach, obydwaśmy twardo zasnęli. Nie było cię wczoraj, Ursynie. Hulałeś, a ja musiałem samotnie dobrymi wieściami się cieszyć. Czyżby wieści z Europy? A tak. Dąbrowski w Paryżu. Wynegocjował z rządem francuskim nowego legionu sfinansowanie. Podobno nasi legioniści plotkę puścili, że już niedługo naczelnik do nich zjedzie i na czele wojska stanie.
I wiesz, co zrobił Dąbrowski? Zebrał wszystkich oficerów i oznajmił, że nadal w Kościuszce uznaje swojego naczelnika i wodza. Ach, legiony. Jeszcze Polska nie zginęła. Ale póki co, wódz i naczelnik ani chodzić nie może, ani konia dosiąść. Ale do klawikordu choćby o kuli dojdzie i z radosnego serca walecznym chłopcom walca skomponuje. Jeszcze Polska zatańczy. Panie generale, to już się uzbierały dwa polonezy i jeden walc. A przypomnijcie mi w Londynie, byśmy te moje kompozycje drukiem wydali. Legionistom trzeba wysłać. Mijały tygodnie. Kościuszko był coraz markotniejszy. Nadaremno łudził się, że lada moment nadejdzie zaproszenie od Napoleona. Załamany, z bolesnym sercem, 10 maja wsiadł na mały statek i odpłynął do Anglii. Śpi spokojnie, generale, nie dręcz duszy swej. Wolność Polski, twej ojczyzny, przeznaczenie jej. Zamknij oczy, generale, przyjacielu mój. We śnie popatrz, jak na jawie powstań będzie rój. Srogie śniegi woda porwie i roztopi się gruda, bo nastąpi maj zwycięski i się wszystko uda. Jeszcze Polska nie zginęła i kajdany zrzuci, a sukmanę zakasawszy w tańcu zedrze buci. Kościuszko zamieszkuje w hotelu Savlonier na Leicester Square. Cały Londyn cisnął się w odwiedziny do światowej sławy bohatera. W ciągu 2 tygodni przewinęły się przez pokój Kościuszki tłumy ludzi, politycy, filozofowie, poeci, arystokraci, najlepsi lekarze i najwybitniejsi malarze. Na polecenie cara Pawła ambasador Worącow zwołał konsylium. Rana głowy powstała od cięcia szablą. Wywołała u pacjenta wstrząs mózgu i częściowy brak czucia na skutek uszkodzenia nerwu głowy. Natomiast rana powstała od głębokiego pchnięcia piką w biodro, uszkodziła nerw blisko węzła kulszowego, powodując niedowład biodra i paraliż lewej nogi. Uszkodziła też pęcherz moczowy. Pacjentowi zaleca się kurację złożoną z gimnastyki, masaży, letnich kąpieli, natrysków i elektryzacji. Proszę ten raport wysłać do doktora Rasha, który w Ameryce przejmie pieczę nad zdrowiem pana generała. Zalecono też Kościuszce, by sobie sprawił okulary. Niezbyt długo mu służyły. W niecały rok później, już w Ameryce, Kościuszkę odwiedził indiański wódz z Miami, Little Turtle. Przymierzył okulary i stwierdził, że widzi dużo lepiej. Prócz okularów Kościuszko podarował wodzowi 2 pistolety, przykazując żartobliwie. A jakby cię ktoś próbował ujarzmić, to ubij. Kościuszko nadal odmawia pozowania. Nadworny malarz króla Jerzego III, Richard Cosway, musiał malować go z pamięci. Słynny Benjamin West musiał go malować przez dziurkę od klucza. Kościuszce zależało jedynie na spotkaniu z poetą Walcottem, którego satyryczne wiersze czytał w carskiej niewoli. Wręczył Libiszewskiemu list i butelkę wina. Stasiu, napisałem bilecik do doktora Walcotta.
Jest to w Londynie jedyny, naprawdę jedyny człowiek, z którym pragnąłem się spotkać. Mam tu ostatnią już z naszych zapasów butelkę starożytnego Falerno. Zanieś mu i ubłagaj, żeby tu przyjść raczył, bo chcę mu osobiście podziękować za to, że mi mroki celi rozjaśnił. Panie generale, tenże to poeta, co godził ostrzem satyry w króla Jerzego? Tenże. Widzisz, Stasiu, są kraje, gdzie panuje duch wolności. Satyryk naśmiewa się z króla, jakoś nikt go za to w kajdany nie zakuwa. Biedny Ursyn. Ile on się nacierpiał za swoje rymy o carycy. I doktor Walcott przybył z wizytą. Panie doktorze, pańskie strofy bardzo mnie na duchu podnosiły, kiedy udręczone serce chciało umierać. Trzeba jednak żyć, aby budować krainy, gdzie panuje wolność słowa. Ale jakim cudem natrafiłeś, generale, na moje satyry? Palec Boży. Dozorca więzienny przynosił mi książki do czytania, ale chyba ślepy, nie wiedział, co niesie. Panowie, panowie, kuplecik mam w mej głowie. Panowie, panowie, śpiewa doktor Walcott. Kościół z kobardem nazwał mnie boskim. Me wiersze rozjaśniły mroki jego celi. To tam nasz bohater czytał moje strofy. Oczytał je z delicją, ich duch go rozanielił. Przesłał mi teraz butelkę Falerno zacnego, aby w posępną słotę ukoić mój smętek. Przez Leicester Square rad biegłem do niego. Wszak Marty bohater są jak dwa gołębie. Swoje spotkanie z Kościuszką wspominał Walcott po wielu latach, opowiadając o nim poecie lordowi Byronowi, a ten opisał je w swoich pamiętnikach. Byron zacytował Walcotta, że z wizytą do Kościuszki biegali głównie politycy opozycji. Nic dziwnego, zabiegając o sojusz z Rosją, rządzący torysi oficjalnie popierali trzeci rozbiór Polski. U Kościuszki pojawiali się więc liberałowie, abolicjonista William Wilberforce, poseł Charles James Fox, dramaturg Richard Sheridan. Niemcewicz dworny przedstawia gości. Generale, oto młody parlamentarzysta William Wilberforce. Powiadają, że to najdowcipniejszy człowiek Anglii. A nie powiadają, że on gdzieś utracjuszem i hazardzistą był? Może już nie powiadają, bom się prawdziwie nawrócił. Nasz nowy przyjaciel jest przejęty losem afrykańskich niewolników. Właśnie pisze projekt ustawy w nadziei, że parlament zniesie ten paskudny handel. Hańba, to już 11 milionów ludzi sprzedano w niewolę. Myślimy, generale, jak urządzić świat, żeby wszystkie rasy żyły harmonijnie. Lat temu kilka stworzyliśmy kolonie w Sierra Leone, dokąd kierujemy czarnych i białych osadników. Uczą się wspólnie egzystować. Obaczymy, jak to się potoczy. Czy to prawda, generale, że mieliście czarnoskórego adiutanta? Miałem dwóch wspaniałych towarzyszy. Kamerdyner Agrippa miał liczne talenta, w tym medyczne. On nam na wojnie przy operacjach asystował. Drugi, Domingo, też kamerdyner, to Europejczyk. I elegant, bardzo oczytany, opanował kilka języków, w tym nasz, niełatwy polski. Ten pierwszy nie chciał jechać do Polski, ten drugi nie chciał wracać do Ameryki. Obydwu mi bardzo brak. Ale to długa opowieść. Skrajnego zdumienia doznał Kościuszko na widok swego dawnego wroga, angielskiego generała Banaster Tarletona, który w Ameryce walczył po przeciwnej stronie barykady. Teraz w Londynie odwiedził go z działaczami The Whigs Club. To z jego inicjatywy członkowie tego klubu złożyli się na elegancką, złotem inkrustowaną, pamiątkową szablę.
Również z inicjatywy The Whigs Club doszło do opublikowania nut 3 utworów skomponowanych przez Kościuszkę. Kościuszko źle czuł się w Londynie, nie było jak korespondować z generałem Dąbrowskim. Z ulgą powitał więc zaproszenie do Brystolu. Tam witano go z wielkimi honorami. Na rogatkach pojawili się szeryfowie, regiment kawalerii oraz 2 starzy przyjaciele. Ambasador amerykański Rufus King, kolega z wojny niepodległościowej, i malarz John Trumbull, kolega z Saratogi. Gościnę w swoim domu zaproponował konsul Elias van der Host, również kolega z czasów wojny. Z inicjatywy komendanta garnizonu pod oknami Kościuszki codziennie wieczorem koncertowała orkiestra wojskowa. W parku ustawiały się tłumy mieszkańców w nadziei, że uda im się zobaczyć słynnego bohatera. Przed dzień odjazdu zjawiła się u Kościuszki delegacja Rady Miejskiej z niezwykłym prezentem. Był to srebrny serwis w mahoniowej szkatule. Panowie radni wygłosili wtedy serdeczną, acz pompatyczną mowę. 25 lat temu Prusy, Rosja i Austria rozgrabiły Polskę. Ale patrioci nie stracili nadziei na odzyskanie niepodległości. I oto dzisiaj generał Kościuszko, wcielenie polskości, jest po królewsku witany w Brystolu. Cieszymy się, że mamy okazję wyrazić nasze uwielbienie. Z podziwem obserwujemy twą dzielność i żelazny upór w obronie wolności ojczyzny atakowanej przez hordy tyranów złaknionych krwi. Świadkowie wspominali, jak wielkie wrażenie wywarł na nich Kościuszko. Imponowała im jego niezwykła serdeczność i duch niezmącony niewolą. Był to dzień triumfalnej procesji do portu. Po obu brzegach rzeki Avon, na skalistych cypelkach, tłumy żegnały generała okrzykami. Farewell! 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 Farewell, general! Farewell! Kościuszkę niesiono w lektyce wzdłuż rzeki w asyście angielskich oficerów. Podpływały łodzie z kwiatami i owocami. Na morzu czekał zakotwiczony frachtowiec Adriana, przystrojony amerykańskimi flagami. Kiedy Kościuszkę wnoszono na pokład, obecni na znak szacunku zdjęli nakrycia głów. Od chwili wyjścia z niewoli minęło pół roku. Tyle trwała podróż z Petersburga do Brystolu. Wódz, zwyciężony pod Maciejowicami, opuszczał Europę jako triumfator. Za 2 miesiące po drugiej stronie oceanu, w Filadelfii, tłumy mieszkańców pośpieszą do portu, aby witać bohatera rewolucji. Wkrótce Francja zagroziła Ameryce wojną. Wiceprezydent Thomas Jefferson wysyła swego przyjaciela z tajną misją do Francji. Zadaniem Kościuszki jest zapobiec tej wojnie. Generał chętnie podejmuje misję w nadziei, że uda mu się również podjąć jakieś działania w sprawie Polski. Do ojczyzny nie mógł powrócić. Umarł w 1817 roku w Szwajcarii. W rok później jego szczątki sprowadzono do kraju i pochowano obok królów polskich w katedrze wawelskiej. Urnę z jego sercem sprowadzono na Zamek Królewski w Warszawie. Kościuszko stał się symbolem wolności i honoru. W Krakowie rodacy usypali mu symboliczną mogiłę, kopiec wysokości ponad 30 metrów. W
USA absolwenci Akademii Militarnej West Point zbudowali mu pierwszy pomnik. Takich pomników Kościuszko ma dzisiaj ponad 100 na całym świecie. W Australii najwyższą górę, kształtem podobną do kopca, odkrył i imieniem Kościuszki nazwał syn powstańca, Paweł Edmund Strzelecki. Szczyt z wiecznymi śniegami, otoczony ciszą i dostojeństwem na oku, zachowałem i poświęciłem, aby przypomnieć i przekazać temu nowemu kontynentowi imię drogie i święte dla każdego Polaka, dla każdego człowieka miłującego wolność i honor. Dziś szczyt ten nazywa się Górą Kościuszki. Thank you.